Holmes. W porządku. Co tu się dzieje? Niewiarygodne. Baba, başardı. Dało się. Baba, Fatma Gül başardı. Widzisz? Ci wszyscy ludzie nas wspierają. Są tu dla Fatma Gül. Jesteśmy tu dla ciebie. Gwałciciele muszą zostać ukarani. Nie jesteśmy sami. Hadi Fatma Gül, yanındayız. Śmiało. Jesteśmy po twojej stronie. Zaczęło się od szeptu, który przerodził się w krzyk. Fatma Gül, gwiazda opery mydlanej. Coś ty powiedział? Proszę się zachowywać. Bo porozmawiamy inaczej. Co to ma być? Groźba? Pogadamy po procesie, żebyś wiedział. Proszę o spokój, bo będę musiał państwa ukarać. Nie odpowiadaj na zaczepki. Nie mają wstydu, dranie. Próbują cię sprowokować. W porządku? Łajdaki, przestań. Fatma Gül jest zestresowana. My też. Muszę do łazienki. Siadaj. Przegrają, dlatego tak się zachowują. Chodź. Nie. Będziemy na zewnątrz. Denerwuję się. Po co dzwonisz? Sprawdzam, czy macie wyłączone telefony. Jeszcze nie weszliśmy na salę. Szkoda, że nie widzisz, co się tu dzieje. Mnóstwo ludzi z banerami. Są tu wszystkie organizacje wspierające prawa kobiet i media. Mogę? Nezihe Hanım, hoş geldiniz. Pani Nezihe. Yanınızda olmaya geldim.
Przyjechałam cię wesprzeć. Dziękuję. Dzień dobry. Muszę kończyć. To jest Kadir, nasz prawnik. Bardzo mi miło. Mnie również. Gości nas w swoim domu. Meryem. Dzień dobry. Kiedy zaczynamy? Sędzia państwa wezwie. Oby zachrypli. Chodź tu. Mustafa nie przekonał Meltem. Co ona tu robi? Nil też przyjechała. Odejdź od okna. Tak? Perihan miała wypadek. Jechała razem z Leman. Co? Jak to się stało? Amca? Ciocia miała wypadek. Myślałem, że Perihan nie przyjedzie. Nie znam szczegółów. Wiem, że rano wyszła z domu, zabrała się z Leman. Co z nią? O czym ona mówi? Wszyscy trafili do szpitala w Izmir. Siadaj. Mam dość. Jak się czujesz? Byłam w szoku. Poczułam siłę, gdy zobaczyłam te tłumy. Tyle się wydarzyło w tym tygodniu. Zaszły duże zmiany. Oby rozprawa szybko się skończyła. Tydzień wcześniej. Dziękuję. Liczę, że będę miała dla pani dobre wieści. Przyjadę na rozprawę. Naprawdę? Chcę ci w tym towarzyszyć. Może się na coś przydam. Bardzo się cieszę. Do zobaczenia w przyszły czwartek. Miłego dnia. Powodzenia. Chyba nie wrócimy prosto do domu. Na co masz ochotę? Chodźmy na kawę. Czy uzyskała pani wsparcie i pomoc? Czy jest pani pod opieką specjalisty? Skąd się tu wzięli? Pewnie nas śledzili. Jedź. Afiyet olsun, yine bekleriz. Gel, gel, bak. Zobaczcie, Fatma Gul dostała mnóstwo listów. To są e-maile. Serio? Zapasz herbaty dla pani Sinem. Dobrze. Mehmet, bırak o elindekileri. Zostaw to. Mamy zamówienie do dostarczenia.
Fişle adres içinde. Tamam. Şirotku jest adres. Hadi bakalım. Vay, bu çok iyi işte. Kadın platformları Fatma Gül'ü organizacje Rok Kobiece będą wspierać yani, Fatma Gül w trakcie procesu. Nie sądziłam, że tak się nami przejmą. Wsparcie jest coraz większe. Pokażą nas w telewizji. Pani Sinemberko? Tak. Pan Reşat Yasaran chce z panią rozmawiać. Łączę. Kto? Yasaran. Sinem Hanım, merhaba. Dzień dobry. Merhaba. Benim kim olduğumu biliyorsunuz. Zapewne wie pani, kim jestem. Biliyorum, tabii. Oczywiście. Próbuje mnie pani zniszczyć. Kesinlikle öyle. To nie tak. Öyle, küçük hanım, öyle. Dokładnie tak. Siz olaylar... Nie jest pani obiektywna. Fatma Gül panią wykorzystuje. Jest pani jej marionetką. Reşat Bey, ben işimi yapıyorum. Wykonuje swoją pracę. Jest pani młodą dziennikarką, dopiero zaczyna pani karierę. Jeśli to, co pani wypisuje, okaże się nieprawdą, będzie pani skończona. Co pan chce przez to powiedzieć? Zniszczy pani ciężką pracę organizacji działających na rzecz kobiet. Sprawa Fatma Gül nie jest oczywista. To wszystko kłamstwa. Ludzie, którzy ją wspierają, stracą wiarygodność. To zaszkodzi kobietom w potrzebie. Będzie pani częściowo za to odpowiedzialna. Pożałuje pani. Nie robię nic złego. Rozumiem, wierzy pani, że czyni dobrą. Ale nie wysłuchała pani drugiej strony. To nieuczciwe i nieprofesjonalne. Chętnie z panem porozmawiam. Powinna pani. Mamy ciekawe informacje. Szykuję materiał na wasz temat. Nie wątpię. Z jednej strony mamy sprawę o gwałt. Oskarżeni stanęli przed sądem. Z drugiej strony doszło do zabójstwa. Morderca nie został ujęty. Mamy też samobójstwo, które zostało popełnione z waszego powodu. O co nas pani oskarża? O nic, ale te wszystkie wydarzenia są ze sobą połączone i we wszystkich pada wasze nazwisko. To jest oskarżenie. Wyjaśniam, dlaczego interesuje mnie pańska rodzina. Nie jest pani sędzią ani prokuratorem. Za kogo się pani uważa? Badam sprawę Fatma Gül. Może sobie pani pisać, co chce. To są wierutne bzdury. Zrujnuje sobie pani karierę, to pewne. Na pewno to nagrała. Inaczej bym jej nagadał, idiotka. Mówiłem, żebyś nie dzwonił. Wykorzysta to. Zamknij się. Nie mogę siedzieć z założonymi rękami. Muszę działać. Wujek wynajął jakiś dziennikarza. Chcą wojny? Będą ją mieć. Grunt im się pali pod nogami. Przepraszam, to był ważny telefon. Słyszała pani o Fatma Gül İlgaz? Tak. Jestem jej szwagierką. Rozumiem, że jej nie ma. Nie, pojechała z Kerimem do lekarza. Zje pani coś? Dziękuję, śledzę wiadomości prasowe. Erdoğan Yasaran nie przyznaje się do winy. Suçlamaları kabul etmiyormuş, öyle okudum bir yerde. Eder mi? Oczywiście, że nie. A jest głównym winowajcą. Pani też jest dziennikarką? Nie. Czytałam o tym w mediach. Coś strasznego. Przyszłam z ciekawości. Wszyscy są poruszeni. Poparcie dla Fatma Gül rośnie jak kula śniegowa. Erdoğan i Selim zginą w tej lawinie. Ile płacę? 3 liry. Dziękuję. Nie smakował pani? Miłego dnia. Co znowu? Może ją spotkało to samo. Skąd ci to przyszło do głowy? Na pewno jest dziennikarką.
Bayılırım ben. Uwielbiam ten zapach. Yanıklarını tylko nie przypalone. Seçmece veriyorum. Wybieram najlepsze. Buyurun, afiyet. Smacznego. Teşekkürler. Dziękujemy. Sağ ol, Allah bereket versin. Miłego dnia. Tak, już teraz będzie. Szkoda, że zaszliśmy już tak daleko. Jesteś zmęczony? Ja po sesji zawsze jestem. Czuję ulgę. Zmęczenia nie. Dziwnie rozmawiać o trudnych sprawach z obcą osobą. To nie jest obca osoba, tylko nasza lekarka. Dlaczego sami nie potrafimy tak rozmawiać? Nie wiem, ale możemy. Od dziś będziemy sobie mówić, co czujemy. I co myślimy. Bez tajemnic. Nie będziemy niczego przed sobą ukrywać. Wchodzę w to. Ja też. Od dziś wszystko będzie prostsze. Ulży mi dopiero po procesie. Boję się wyroku. Atmosfera się zagęszcza, co mnie trochę przeraża. Tyle wiadomości, listów, wsparcia. Ludzie usłyszeli naszą historię. Daj. Co się stało? Śledzi nas człowiek Faretina. Nie odwracaj się. Mumtaz? Pilnuje nas. Myśli, że robi dobrze. Martwi się o ciebie. Nie prosiłem go o ochronę. Czy ci się to podoba, czy nie? Uważam, że to dobrze. Czuję się bezpieczniej. Pomyśl o tym w ten sposób. Nie bądź na niego zły. Proszę. Dobrze. Mówię to, bo mi na tobie zależy. Wiesz, co się stanie, jeśli będziesz zeznawać? Obiecałam Fatmagul, że będę świadkiem. Ale potem będziesz cierpieć. Wiesz coś? Wiem, że na tym stracisz i bardzo bym tego nie chciał. Twój ojciec prosił, żebym o ciebie zadbał. Niepotrzebnie. Obiecałam i dotrzymam słowa. Bardzo chciałbym, żebyś mogła ją wesprzeć. Ale boję się o ciebie. Myślisz, że Yasaranowie ci odpuszczą? Będą szukać zemsty. Ojciec zabił się przez nich. Co gorszego mogą zrobić? Ujawnić, co nas łączyło. Niby ja. Yasar cię śledził. Widział, jak ode mnie wychodzisz. Może wcześniej zakradł się do mieszkania. Co ty wygadujesz? Może zrobią ci to samo, co twojemu ojcu. Myślisz, że nas nagrali? Wszystkiego bym się po nich spodziewał. Twoje nazwisko ciągle pojawia się w prasie. Pomyśl, co będzie, jeśli dojdzie do skandalu. Dasz sobie radę? Czy twoja mama to wytrzyma? Będzie załamana. Pozwolisz na to? Już teraz wygadują na twój temat straszne rzeczy.
Jeśli zeznasz na korzyść Fatmagul, zniszczą ci życie. Fatmagul ma po swojej stronie media. Wspierają ją organizacje kobiece. A tobie kto pomaga? Nikt. Prasa cię zniszczy. Proszę. Fatmagul wygra nawet bez twoich zeznań. Bądź rozsądna. Nie daj się skrzywdzić. Obiecałem, że będę cię chronić. Muszę dotrzymać słowa. Najgorsze, że będę musiała na nich patrzeć w trakcie rozprawy. Kadir mówi, że nie musisz przychodzić. Ale chcę. Nie będę się chować. Czuję się silna. Co? Nic. Mieliśmy mówić sobie o wszystkim. Mam ochotę dotknąć twoich włosów. To mi wystarczy. Pewnie Meryem. Kadir. Jak się czujesz? Dobrze, właśnie wyszliśmy z terapii. Przepraszam, że przeszkadzam, ale... Co się stało? Sędzia orzekający w naszej sprawie się zmienił. Odesłano go do innego miasta. Co to dla nas oznacza? Nic, ale nowy miał za mało czasu, żeby zapoznać się z aktami. Możliwe, że odbędzie się jeszcze jedna rozprawa. A myślałam, że mam już to za sobą. Sprawa ujrzała światło dzienne. Sędzia nie chce podejmować pochopnej decyzji. Musi wykonać dokładną analizę. Może nie będzie chciał przesłuchiwać świadków, ale wolałem cię uprzedzić. W domu omówimy szczegóły. Pozdrów Kerima. Dobrze, co się stało? Może odbędzie się kolejna rozprawa. Naprawdę? Nie załamuj się, to niczego nie zmieni. Oby. Tak, mamo. Mamusia, zabawne. Rozumiem, że jesteś z Meltem. Tak. Udało ci się ją przekonać? Poradzę sobie, nie martw się. Przyjadę wieczorem. Dobrze, synku, powodzenia. Dasz radę. Nie mam wyjścia. Do zobaczenia. Mamunia będzie czekać. Zabierzesz mamę do siebie? Od teraz będzie ze mną. Nie ma nikogo innego. Jest chora, ma problem z nerkami. Leczy się. Nie mogę zostawić jej samej. Słusznie, a co u twojej żony? Dobrze, pojechała odwiedzić mamę. Trochę z nią posiedzi. Przyjdziesz na rozprawę? Nadal chcesz zeznawać? Nie wiem, odpowiedz. Nie. Nieważne, pójdę już. Meltem.
posłuchaj. Gel beni bir dinle lütfen. Nie rób czegoś, czego potem będziesz żałować. Ortalığı açıkma sen. Nie zadzieraj z tymi ludźmi. Fatma Gül mi ufa. Nie mogę się od niej odwrócić. Nie jesteś jej potrzebna. Jej szwagierka będzie świadkiem. Powie, jak było naprawdę. Wyraziłem swoje zdanie. Decyzja należy do ciebie. Nie chcę, żeby coś ci się stało. Tylko o to mi chodzi. Do zobaczenia. Zadzwonię. Zostaw, ja to zrobię. Lubię być z tobą. Nie uwierzycie, dziewczyny prowadzą wirtualną akcję wsparcia dla ciebie. Duży odzew, 100 kliknięć na minutę. Ludzie nie mają nic do roboty, tylko siedzą w internecie. Spójrz. Wzywają ludzi, żeby przyjechali do Izmir. Pokaż to Meryem. Zrobię herbatę. Niesamowite. Wszyscy popierają Fatma Gül. Dzięki Sinem. Kawał dobrej roboty. Ludzie przyjadą na proces? Będą tłumy. Łatwo wyrazić wsparcie kliknięciem, ale nie każdy przyjedzie. Zawsze wiesz, co powiedzieć. Mówię prawdę. Skończyłaś? Chwila. Jeśli będziesz to robić w takim tempie, to nigdy się nie doczekam. Fatma Gül, kup sobie porządną sukienkę. Jesteś na widelcu. Na pewno pokażą cię w telewizji. Musisz wyglądać pięknie. Jutro pójdziemy po zakupy. Nie trzeba. Żebym się nie zapociła w tej tkaninie. Za każdym razem, gdy myślę o procesie, robi mi się gorąco. Pewnie Mumtaz po mnie przyjechał. Dobry wieczór. Myślałam, że to wujek. Znowu się pobiją. Zapraszam. Lepiej nie. Mam informację. Wejdź, nie stój w drzwiach. Zapraszamy. Śledziłem Mustafę. Spotkał się z Meltem. Nic dziwnego. Czasem się widują. Niektórzy twierdzą, że to przez niego zerwała z Selimem. To wersja Yasaranów, która miała ukryć prawdziwy powód rozstania. To już ich prywatna sprawa.
Co ciekawe, po spotkaniu z Meltem, Mustafa pojechał do Yasaran. Znowu z nimi trzyma? Pewnie cały czas współpracowali. Wygląda na to, że Hacher Ovacik miała rację. Dlaczego nie przyjdą na górę? Muszę zerknąć, jestem ciekawa. Zdziwiłabym się, gdybyś nie była. Siadaj, ja zobaczę. Dobrze, idź sama. Byli w konflikcie, dlaczego znowu współpracują? Chodzi o pieniądze. Tak jak mówiła Hacher, Mustafa ma do nich słabość. Pewnie Yasaranowie chcieli je odzyskać, skoro Mustafa nie zeznał w sądzie po ich myśli. Co się stało? To ma sens. Może chodzić o pieniądze. Zamiast je zwracać, znowu jest na usługach Yasaranów. Łajda. Znowu to samo? Ale mu nie ufają, bo śledzi go ich człowiek. Wszedł do firmy wejściem dla personelu. Na pewno coś kombinuje. Porozmawiaj z nim, może czegoś się dowiesz. A on wyśpiewa wszystko jak na spowiedzi. Podejrzewam, że Yasaranowie chcą, żeby nakłonił Meltem do wycofania się z procesu. Pewnie dlatego się z nią spotkał. Możliwe. A udawał, że chce nam pomóc. Tyle razy tu przyłaził. Patrzył nam prosto w oczy, a cały czas był posłańcem Yasaranów. Nie denerwuj się, to prowokacja. Wszystko mam pod kontrolą. Do tej pory radziliśmy sobie sami. Nie potrzebujemy pańskiej pomocy. Nie chcę, żeby ktoś nas pilnował i śledził. Mam dość. Ciągle za mną łazicie. Dlaczego jesteś taki niewdzięczny? Jak możesz? Deniz! Nie mów tak. Przepraszam, nie będziemy was więcej nachodzić. Dobranoc. Jak się ma? Güle güle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güle güle. İyi akşamlar. Za kogo on się uważa? Nie on jeden wiele wycierpiał. Daj spokój. Nie docenia tego, co robisz. A powinien choć trochę. Nie pomagaj mu więcej. Niech radzi sobie sam. Siadaj. Niepotrzebnie tu przyjechaliśmy. Wracajmy do domu. Mama czeka. Wyjedziemy po procesie. Obiecaj, że nie wymyślisz nowej wymówki. Hadi, bin arabaya, hadi. Lekceważył go. Faretin pożałował, że tu przyszedł. Twój ojciec wie, co czujesz. Nie musisz mu o tym przypominać. Odpuść. Nie chcę, żeby się koło mnie kręcił. Ani żeby mnie chronił.
yapıyorsun? Co robisz? Uyku mu kaçtı? Nie śpisz? Ne yapıyorsun dedim. Co robisz? Hiç. Nic. Bir şey mi arıyorsun? Szukasz czegoś? Ja uykum kaçtı da. Nie mogłem zasnąć. Czytam akta z pierwszego procesu. Nie? Po co? Ja duruşmaya bomboş. Żeby sobie przypomnieć, co zeznawałem. Kładź się, będziesz zmęczona. Dobranoc. Dzień dobry. Cześć. Mogę? Tak. Pewnie. Wyspany? Kiedyś spaliśmy razem. Czy moją siostrę będziesz kochać bardziej niż mnie? Tak samo. Ale mnie bardziej? Dobrze. Gdzie wujek? Nie ma go? Nie, wyszedł skoro świt. Tata myślał, że poszedł do pracy, ale dziś niedziela. Tak. Dzień dobry, ja do Mustafy. Mustafa śpi. Kim pan jest? Czego pan chce? Zaczekam na zewnątrz. Musimy pogadać. Kto to? Nie podoba mi się ten człowiek. To mój znajomy. Musimy pogadać. Nie możecie w domu? Zaraz wrócę. Allah Allah. Jak mnie znalazłeś? Nieważne. Co kombinujesz? O co ci chodzi? Knujesz z Yasaranami. Grasz na dwa fronty. Nieprawda. Kręcisz się wokół Fatmagül. Udajesz, że chcesz pomóc, a potem donosisz tym łajdusom. Nieprawda. Znam prawdę. Namawiasz Meltem, żeby nie zeznawała. Warto był? Za co? Za auto i mieszkanie? Masz choć trochę honoru, odrobinę człowieczeństwa? Mustafa.
Anlaşıldı. Rozumiem. Chyba ci się przyśniłem. Jesteś marionetką w rękach Yasaranów. Wykorzystują cię.